Siemaneczko, drodzy widzowie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Jest to odcinek 315, co by nie licząc, prawdopodobnie tak jest. No i co? Gówno. Zapomnieliśmy w ogóle mówić tak jakoś, kurwa, już 200 odcinków co najmniej by było, że nie mówimy o playliście, że siema, oglądasz ten film z playlisty. Czy ktoś ogląda jeszcze film z playlisty? Może nie się wiem, może więcej zaglądają. Osób niż jak to mówiliśmy. Ale... Ty, a ta, czemu ta panda twoja jest jakaś kosmiczna i ona ma taki baniak na głowie? No, ma afro. Kurwa, z białe afro. Świecąc, ale taka przymulona siedzi. Żaruwa, to jest moja jojo. Taka kurwa. Moja jojo to jest. Przymulona, ona tak przymulona siedzi. Taka. Ja ma duży mózg. Ona jest tam wciśnięta, kurwa, nie mieści. Niezła palma jej odwaliła. Pandzisko. Panie i panowie, w dzisiejszym odcinku zadamy sobie takie pytanie. Co jest normalne o 15, ale nienormalne o 3 w nocy? No, na Reddicie się to lepiej tłumaczy, bo jest, co jest normalne o 3 AM, a co jest nienormalne o 3 PM, chyba. Albo na odwrót. Nie, o 3 PM. Zawsze mi się te mylą, te kurwa PM-y, AM-y. Jebane. Mi też się mylą te PM-y, AM-y. Kto wymyślił w ogóle 24 godziny, żeby były, kurwa? Nie mogło być te 12, jak masz zegarek, masz 12 godzin. A żeby sprawdzić, czy w nocy, czy w dzień, to patrzysz za okno, kurwa, i widzisz, czy jest w nocy, czy w dzień. Pochuj te 24 godziny, ktoś wymyślił. Nie ma tylu, kurwa. Jest 12. Razy 2. No właśnie. No, no dobra, to co jest takiego normalnego? Samochód wjeżdżający na twój podjazd. Kurwa, w sumie. Dzwonek do drzwi. Dzwonek do drzwi też, no. Albo telefon od mamy. O 3 w nocy? No. Nie, moja nie dzwoniła nigdy. 3 w nocy. No właśnie, dlatego byłoby to nienormalne. Bo to by było. No, w sumie tak. Pewnej nocy, tuż po nowym roku, przecież wydawało nie, mi się, że dzwoniła. Słyszałem na naszym podjeździe. Że słyszałem samochód na naszym podjeździe. Spojrzałem, było śnieżnie, bardzo cicho, około 2 w nocy. I to nie był samochód, ale dwie osoby siedzące pod naszą skrzynką pod stołem wysoko śniegu. Po prostu siedzę, nie ruszam się, a oni ani nie rozmawiam. To było tak niesamowite. Śnieg spadł dość mocno, a my się dobrze na przedmieściach. Nikt nie chodzi tak późno, ponieważ nie ma nic takiego jak bary, kluby. Tak więc siedzę przerażony i myślę, że to pewnie intruzi. Po prostu spokojnie odpoczywają, bo mieszkamy na stromej ulicy. Gdy tylko zrobią krok do przodu, dzwonię po gliny. Z perspektywy czasu tak głupio czekałem na atak. W każdym razie ci dwaj ludzie siedzieli w śniegu niepokojąco długo, potem zaczęli się trochę martwić. Zaczęli się trochę martwić, czy wszystko w porządku, czy może nie za zimno. W końcu wstali i spokojnie ruszyli dalej w górę ulicy. Nie mieli nic na sobie, nie byli pewni, czy mieli kurtki, nie rozmawiali, było to super przerażające. Z perspektywy czasu prawdopodobnie byli pijani. Więc, no jak pan pijany. Więc to, czułem się jak wstęp do horroru. Jak pan pijany, już jest, widzę. Okay. No, w sobocie pijany, pan rozumiem. Moja strona główna, Google, na maksymalnej głośności mówi mikrofon odłączony, podłączony mikrofon. Co? Jezus, ja miałem takie przerażające właśnie też z Googlem związane. Że ci Google gadać zaczęło w nocy? Nie. A co? Światło Philipsa zaczęło mi mrugało mi, dwa razy mi mrugnęło. Tak się wystraszyłem, że hej. Może się odłączyło od Wi-Fi. Zrobiło tak, patrz. Zrobiło tak, jak ci po prostu. Bo teraz jest zapalone, nie? Światło. No. I ono zrobiło coś w tym stylu. No, może się odłączyło. A ja byłem w sypialni, to było w sypialni. Ja z TikToka przeglądam, 3 w nocy, kurwa, i nagle takie, o kurwa. No. Ja wiem, coś miałeś też przerażającego związanego z oglądaniem TikToka. Chcesz to powiedzieć, czy nie? Z tym panem? No. Ja pierdolę, to było pojebane. Od tamtego czasu już mam rolety zasłonięte cały czas. No bo ja, generalnie widzowie, ja jestem prostym chłopem, ja będę z wami mówił wprost. Śpię nago. I chuj. Po prostu mi się wygodnie śpi nago. Normalka. I tak se kurwa śpię. No i jak było gorąco, było lato. No to ja se spałem nago i miałem sobie otwarte okno. Mieszkam na bardzo wysokim piętrze, więc generalnie nie sięga mi nic do okna, że nie widać tego. No i leżę sobie, jest kompletna ciemność, ja jestem kompletnie nagi. Wszystkie bloki, wszystko po zagaszone światło, nie?
I jedyne światło, jakie dobiega do moich oczu, to światło z telefonu, nie? Tak jak masz ten, patrz, sobie teraz symulację już pogaszę tutaj. No, wiadomo, masz taką sytuację, nie? Że masz telefon gaśnie, masz taką sytuację, nie? Że ci telefon normalnie świeci prosto w twarz. No. No i ono oświetla też część twojego ciała, więc jesteś widoczny generalnie, nie? No. No i, kurwa, jaja są takie, że normalnie ja se siedzę w telefonie, patrzę se w telefon i nagle mój wzrok tak mi przeminął lekko pod telefon i zobaczyłem w świecącym się mieszkaniu koleś w oknie tak stał. I na twoje patrzył. I na mnie się patrzył. I ja miałem takie, wstałem ostentacyjnie, tak zajebałem roletą, zasłoniłem to. Żeby wiedział, kurwa, że tak zrobiłem, specjalnie, żeby, że o niego chodziło. O co tu chodziło, jakie to było dziwne, chuj. Kurwy, syn se patrzył. No, zerkał, kurwa, zerkam tylko. Skurwysyny się patrzył. Gapisz mi się na fiuta. No i nie wiem, czy on coś widział, czy nie widział, ale było to co najmniej niepokojące, widzowie. No, zobaczył to jego, tak. I twoje. No, dlatego właśnie było to dla mnie niepokojące. Od tamtego czasu mam rolety zasłonięte. A teraz zrobiłem przemlewanie w pokoju, więc jakby oglądał, to by zobaczył tylko fiuta, bo mam teraz sentujem do okna. Co napisał tutaj z ostatniej chwili? Breaking news? Czy o co chodzi? No. Jaki breaking news? No na przykład dostajesz wiadomości, oglądasz wiadomości. Alert RCB, dostajesz trzeciej. No, o co się znaczy? Mówisz, kurwa, przejebane. Mnie obudził kiedyś alert RCB. Rano. O 8. Kopać dziurę. Co to znaczy? No, że kopanie dziury o 3 w nocy. Czyli o 15 jest całkiem normalne, bo sobie kopiesz dziurę na ogródku, a jak o 3 w nocy kopiesz dziurę, to jest to podejrzane. No dobra, w sumie. A to przesadzić nie mogę, kurwa, kwiatków. Test syreny tornada, o kurwa. No to nie robiliby testów o takiej godzinie chyba, więc to już by było faktycznie przerażające. Musiałem uciekać z domu o 2 w nocy z powodu pożarów. Powiedziałbym, że duży ruch. Edit, z powodu zamieszania. To duży ruch o 3 nad ranem jest przerażający, a nie pożary, które są przerażające bez względu na godzinę. Aha. Że o! Było 3. Dawaj, masz to, widzisz to? A może ja przeczytam. Moje dzieci miały kiedyś książeczkę, która po otwarciu odtwarzała rymowanki. Okazało się, że gdy bateria się wyczerpuje, książka robi dwie rzeczy. Otwarza melodyjkę nawet gdy jest zamknięta, otwarza melodyjkę wolno i w bardzo niskim tonie. O kurwa. Wiesz dokąd to zmierza, w środku nocy ja i mój były mąż budzimy się, a nagle Twinkie little star. Ja pierdolę, to creepy, o kurwa ciary miałem jak sobie to wyobraziłem, ja pierdolę. No i tu głosy jeszcze. O kurwa. Muzyczka z horroru ci się włącza w innym pokoju. Dźwięk niskiego poziomu baterii? Czego to miałoby ten przerażać? No, nie wiem. Zabawka dla dzieci, która wybucha w przypadkowym pokoju. Chyba było to, że dźwięk... Moja mama powiedziała mi kiedyś, że kiedy byłem małym dzieckiem, obudziła się podczas burzy, bo jedna z moich zabawek powiedziała, zagrajmy w grę. Pies stojący na szczycie schodów i szczekający na coś na parterze. No. O kurwa, nie zszedłbym na dół. On niech schodzi, jak tak szczeka. Będziemy mu wypierdalać to. Krupka telefon odrodzi... A, ktoś też to zwłaszcza, gdy nie masz psa. To jeszcze bardziej przejebane. No. Dźwięk łamanej gałęzi, gdy jesteś na zewnątrz. To się często zdarza i co w związku z tym? Chyba, że taki, że ktoś kurwa nadepnął na nią. I to nie byłeś ty. Kiedy ktoś puka do drzwi. O kurwa, nie otworzyłbym. Nie otworzyłbym kurwa trzeciej. No pukanie by było bardziej. Jakby zadzwonił, to jeszcze bym sobie spojrzał. Na przykład Uber Eats, hello, this is your Uber Eats. Ale pukanie? Jakby zapukał, tak pu. Ja wiem jak. Tak. No to właśnie. Samo! Na to samo wpadliśmy! Na to samo wpadliśmy! Puściliśmy binda, widzowie, z pukaniem. Realistic knocking. Dzieci bawiące się na zewnątrz. O kurwa, nie dość, że rana, jeszcze o trzeciej nocy. Puszczenie latawca.
Takie dawno latawca nie puszczałem, bo mi wkurwiały te latawce, zawsze były rozjebane i nie latały. Kiedyś widziałem samotne przyjęcie urodzinowe małych dzieci w parku, bardzo późno w nocy, prawie o północy. Nie rozumiałem WTF z jakiegoś powodu. Poziom nope był naprawdę wysoki, co? Poziom nope. Jakby mój mózg powiedział, że to jakiś straszny gówno, które zjedzą cię na tort urodzinowy, więc po prostu się ruszałem. Uwaga, chujowo przetłumaczone. Jakiś też widziałem na jakimś osiedlu. Też było w nocy impreza dla dzieci, kurwa. Czy nie aż tak o trzeciej, ale gdzieś o północy, o pierwszej. Dźwięk furgonetki z lodami. Pierdolony ten Family Frost. Śmiech dziecka. No. Zależy czy twojego, że se TikToki oglądaj. Ja wiem wiesz. Co. Strzelająca butelka. No, no. To jest najbardziej przerażające. Odgłosy konia. To... Odgłosy konia, kurwa. Domowe dźwięki. W ciągu dnia, jeśli dom skrzypi lub cokolwiek innego, kogo to obchodzi. Jeśli jest noc, święty pieprzony demonie w ciemności. No co? To co za różnica? Mi na przykład ostatnio miałem zamiast, bo drzwi mam wyjebane tam w pokojach innych i zamiast tych drzwi była folia po prostu taka. I nagle tak zaczęła napierdalać w środku nocy ta folia. Mówię, kto tam kurwa wlazł w tą folię, że tak napierdala. To się okazało, że okno było otwarte i tak wywiało tą folię całą po prostu. Ja mówię, kto tam chodzi kurwa? Ale nocy. Tu jest też Rel, ktoś napisał, te automatyczne odświeżacze powietrza w sprayu. Tak, ile razy ja się tego wystraszyłem kurwa. No ale to ja w ciągu dnia się tego wystraszałem, jak ktoś miał ze znajomych tu w domu, bo ja nigdy nie miałem czegoś takiego, useless, to jest takie bez sensu. No fajne, psika se. No właśnie takie o. I zawsze znajomy, jak jakiś to miał i tam wszedłem do kibla, to mówię, ja pierdolę, się tak przestraszyłem. No lub jak sam, miałem tak, że wchodziłem do kibla i prosto w twarz coś tego. Gdy byłem mały, ktoś powiedział, że jeśli powiesz krwawa Mary trzy razy w łazience, stoisz wesele do lustra, nie mów tego lol. Ja powiedziałem, nic się nie stało. Stos ubrań w moim pokoju. Kiedy patrzysz w swoje lustro w łazience, że co, że styrano mordę widzisz po całym dniu, czy o co chodzi? Sąsiad za pomocą piły łańcuchowej. Samotny spacer po lesie. No. A to akurat ty. Bez jaj mi się zdarzało kiedyś, że ktoś kurwa na jakimś osiedlu, gdzie mieszkałem, nie wiem czy tam ogródki były i se kurwa coś chciał zgolić czy coś, o drugiej w nocy kurwa słyszałem jak ktoś napierdalał taką piłą łańcuchową czy tam tą spalarką do trawy. Normalnie kurwa patrzę co się odpierdala. Nie widziałem nic, może jakiś klaun kurwa. Koszalina w Warszawie się pojawi. Ja wiem jaki dźwięk jest niepokojący o trzeciej w nocy jeszcze. O. Hej Mercedes. Hey, tak, Mercedes. Słucham. Jest mi zimno. Kurde. Jak to jadę? Włącz nawigację. Hej Mercedes. Tak, słucham. Kurde. Najlepszy test. Jeśli mieszkasz na wsi, strzały. Jeśli słyszę je o 15, to po prostu ktoś ćwiczy lub poluje. Trzecia rano, po co strzelają trzeci nad ranem? No nie wiem, no co, fajerwerki se kurwa nie można rzucić. Trzeci nad ranem. Warczenie psa. To... Mój piesek napierdala całą dobę. Światło słoneczne, jak ktoś napisał, to w sumie jest dziwne o trzeciej. W sumie. Zależy czy w lato, czy nie w lato, to no też jest przerażające w sumie, tak już patrzysz, mówisz, ja pierdolę, już dzień. Samotny spacer po lesie. Nie, to też już mam za sobą, jak się chodziło po browary, kurwa. Jak kiedyś tutaj szedłem do sklepu właśnie i dobiłem wideo na Discordzie dla Dawidka na przykład, to mówiłem, że właśnie tędy chodziłem o trzeciej w nocy po piwo na stację.
Pewnego razu wybrałem się na późny spacer z moim partnerem, czyli wybrałam pewnie, po naszej okolicy. Było około 23 i pogoda wreszcie ochłodziła się po szalonym letnim upale. Byliśmy kilka ulic od domu, komentując, jak dziwnie ciemno było w konkretnym rzędzie domów. Żadnych świateł w pokojach, żadnych świateł na werandzie itp. W tym momencie usłyszeliśmy dźwięk dzwonka zza jednego z domów. Nie dzwonek, o dzwonek wieczny. Brzmiało jak dzwonek Armii Zbawienia. 3 lub 4 wyraźne brzdęki, czarne jak smoła między domami. Ze spaceru zakończyliśmy szybkim truchtem. Wykrycie ruchu w kamerze domowej. No. To piesek sam może biegać. Dwie osoby wnoszące zawinięty dywanik na tył furgonetki. Naleśnik. Twój Ferbis wypowiada twoje imię. No kto ma wypowiadać moje imię o 3 w nocy? Fakt, że muszę wstać o 5 rano. No. Krzesło, na którym kładziesz swoje ubrania. Twój kot warczy, syczy w ciemności. Pojebało go. Jazda z wyłączonymi światłami. No dobra. W sumie. Autobusy szkolne, bo po prostu siedzisz tam w ciemności. Jak autobusy szkolne o 3 w nocy. Słyszycie, jak szkolnych się wracało kiedyś nocą, to też fajny był klimat. W takim autobusie. Kiedy dom trzeszczy. Jak się kurwa trzeszczy. Śmiech dziecka na korytarzu. No też się zdarzało czasem na klatce, jak mieszkałem w tym to. Aż mi się przypomniało, jak leś, ty chodził po klatce. Zdarzało, jak wracali. Kurwa, na Discordzie streama naprawdę wychodził na korytarz, kurwa, w nocy, w środku nocy i krzyczał. Aaa, i takie echo się nosiło. Co sobie ludzie musieli myśleć, kurwa, o tym klatce? Ruch drogowy. Dzwony kościelne. O kurwa. Odbieranie połączenia z losowego numeru. Jak to? Spacer prawie każdą ulicą. Ulica miasta może zostać napadnięta. Prawdopodobnie kosmici. Co? Cicha okolica może zostać porwana. Prawdopodobnie kosmici. Ulica na wsi. Atak dzikich zwierząt. Prawdopodobnie obcych niedźwiedzi. Głośne bąki. Listonosz stojący przed twoim domem. Otwierasz drzwi, a taki listonosz, kurwa, padł. O 3 w nocy stoi. Zbugowany. Twój sąsiad mówi cześć. No, a co ma mówić? No, siema. Biegunka. No to właśnie lepsza jest tam w dzień, w nocy. Bo w dzień, jak nie wiem, na miasto sobie idziesz czy coś, masz srakę o 15, a o 3 w nocy to tam siedzisz. Wyjebane. Ja tak miałem, jak od ciebie z nagraniem, bo to już mówiłem wcześniej na którymś odcinku, że jak wróciłem po kurwa, co wstawałem z kibla, to 4 razy albo 3 musiałem siadać z powrotem, kurwa. Po tym tygodniu wyżerki. Teraz? Tym aktualnym? No nie, wtedy co wróciłem w piątek. A, wtedy. No. Coś się przewróci. Czasami rzeczy w moim pokoju przewracają się, co jest nieważne. Zdarza się mnóstwo śmieci, ale kiedy dzieje się to 3 nad ranem i budzi mnie z zimnego, martwego snu, udaje, że gówno słyszałem. Kurwa, tak cię takie coś budzi, to ja pierdolę. Przejebane. Dźwięk kostkarki do lodu, gdy spada kostka, cholernie przerażające. Jak cholera za każdym razem. Pływanie w morzu. No, pływanie w morzu w nocy jest przerażające akurat. To prawda. Tak? No. No. Bo fale są popierdolone? No, wszystko jest popierdolone. Nie, zimno jest. Dwie osoby... Aha, nie, czytałeś. Właśnie ciepło jest morze w chuj. W morzu jest cieplej w nocy niż na zewnątrz. W sensie na...
zewnątrz jest zimniej niż w morzu. W morzu jest ciepło. No bo słońce przez zachód przez cały czas ogrzewa i jest cieplutka woda. Mm. Jak byłem w Turcji, to kąpaliśmy się nago. No tak, jest cieplutka, bo ona tak wchodzi na morze i wchodzi do morza i je grzeje od środka, tam no, jak grzałka taka. No tak, w środku wody jest ta słońce. No tak wchodzi w wodę i wtedy rozgrzewa. Tak, no, tak. Dlatego w dzień jest zimna taka, bo już zimni się. No. Tak to działa. Będąc w domu towarowym. Właśnie fajnie, jak jest tak na przykład z kina się wychodzi w nocy. No, idziesz sobie galerią, to jest fajnie właśnie, tak pusto, i można robić noc światła wszystkie niezapalone są i tak fajnie, no. Niezbyt dobrze o 15, ale jeśli zdarzy się o 3, zrujnuje to twój sen na chwilę. Kiedy czujesz lekkie mrowienie w uchu, zakładasz, że to nic takiego, ale potem twój umysł zaczyna się zastanawiać, co to było. Włączasz światło, na twojej poduszce siedzi pająk. Przewracasz poduszkę, gubisz pająka. Teraz gorączkowo próbujesz go znaleźć i już go nie ma. Mojego powrotu do spania mi się przytrafiło, nikomu nie życzę. No to tobie się przytrafiło, jak to miałem na przykład. Pobieranie krwi od jednego z moich pacjentów? Czekaj, nie rozumiem kurwa niektórych odpowiedzi. No co pobieranie od krwi z jednego z pacjentów? No co, no szpital działa w nocy też i co za różnica, czy o 15, czy o 3 pobierzesz, nie rozumiem. Jako częsty gość w szpitalach absolutnie kurwa nie względam budzenia się w środku nocy na pobranie krwi, jakbym spała. Aha, czyli jeżeli budzą cię i tak musisz, no to tak zjebane. Tak, śpisz kurwa smacznie, to ci budzą. I krew jeszcze muszą pobrać. Samotne budzenie się w miejscu publicznym. To i tak przejebana nawet o 15. No, no jak ja pociągiem na przykład jadę i się tak kurwa zasnę i się budzę, to mam takie, ja pierdolę, co się stało. Zawsze zimno jest, tak kurwa nawet lato mogłoby grzać, no. Jak skurwysyn. Jak się przyśnie w pociągu, jest tak zimno. No. Dementorzy kurwa krążą. Kiedy cholerny kot decyduje, że czas na zabawę. Czas na zabawę. Pójście do łazienki się wysikać. Się rozbudza tak jak napierdala słońce światło. Jedzenie krabu burgera. Zwiedzanie cmentarza. No w sumie. Co to jest alarm bursztynowy? Bo wszyscy o tym piszą, że ten bursztynowy alarm. To jest kurwa jak bursztynowy deszcz czy coś? Ruby alarm? Czy jak to przetłumaczyć? Nie wiem. Bursztynowy alarm. Co to jest? Alarm bursztynowy. Amber Alert. Jest na szeroką skalę systemu ostrzegania uprowadzenie realizowane w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, gdy brakuje dziecko. Widzę stronę też przetłumaczona. Przez AI. Strona widzę też pijana. Dobra, pan widzę pijany przy sobocie. No to jakiś ten, że chyba, że dziecko jest poszukiwane. To chyba o to chodzi. W Stanach w ogóle jest coś takiego, że nie ma tam chyba alertu RCB, tylko na iPhone się normalnie notyfikacja wyświetla, że jest jakiś coś tam. Coś się stało w okolicy. Coś się stało. Wyjmowanie pojemników. O, ten jak to kurwa profesjonalnie nazwał, rozszerzalność cieplna. Pamiętam jak stary telewizor wydawał w nocy wszelkiego rodzaju trzaskające dźwięki. Rozszerzalność cieplna. Nie, że coś stuka w domu kurwa, rozszerzalność cieplna kurwa. Naukowiec. Zakonnica. Samolotny spacer, a po parku, jak się przyjechałem po pijaku. To akurat na odwrót mniej przerażające jest samolotny spacer po pijaku. No, było napisane samolotny spacer po parku, ja przeczytałem samolotny spacer po pijaku. W sumie tak mówię, że to jest mniej przerażające o 3 w nocy niż o 15 w sumie. Lepiej chyba. No twoja mama też bez makijażu, ja pierdolę. Mi się przypomniało, jak czasem do Warszawy, szczególnie jak przyjeżdżałem, jeszcze w niej nie mieszkałem, to właśnie często się piło od rana, kurwa, samego, nie?
I tak właśnie dziwnie było, jak najebany byłem w chuj i musiałem do galerii na przykład pojechać. Tak kurwa, nie wiedziałem, co się odzieje dookoła. Ja z 16, kurwa. No, nie wiem, nawet 14 jakaś była czy coś. Dystrybutor wody. A ludzie piszą te same rzeczy, nie wiem po chuj. No, dopisują se. Najświeższe awaryjne wiadomości w telewizji. Na przykład jeśli oglądasz coś o 3 nad ranem, a potem program nagle przechodzi do lokalnego prezentera, który mówi coś w stylu przerywamy transmisję. To tylko absolutny miażdżący niepokój chwil między przerwą a dostarczaniem wiadomości. Właśnie nigdy się nie zdarzyło i takiego czegoś zauważyć. Moja żona i ja mieszkamy na bocznej drodze w odległości spaceru od gimnazjum i śródmieścia. Trzymamy ładną, dobrze utrzymaną serię ogródków kwiatowych z przodu. Nierzadko zdarza się, że ludzie zatrzymują się i gapią na nich. Ja nie mam nic przeciwko 15, ale o 3 nad ranem chwytam za karabin, dzwonię po gliny. Aha. Kiedy FedEx dostarcza paczkę. 3 w nocy. Mi się zdarzyło chyba o 23, jakoś przed północą dosłownie. Zdarzyło się, że dostałem powiadomienie, że paczka została umieszczona w paczkomacie. O trzeciej? 23:40, coś takiego. No, tam na Kłobuckiej właśnie jak mieszkałem, to było ja pierdolę, tam tak późno paczki dostarczali do paczkomatu, że chuj. Po 20 co najmniej. Ostatni kurwa paczkomat chyba. Na trasie. A w sumie ten paczkomat też w nocy, jak chodziłem po paczki tam na Wilanowie, no, co był taki zamknięty, to on też mi się creepy wydawał zawsze, jak tam było, on był ciemno, był budynek, który był całą dobę otwarty i tam się wchodziło. No i zawsze myślałem, że tam jakiś żul będzie kurwa spał i tak zaświecę światło i będzie takie, co jest kurwa, i żul się obudzi. No to pokój tam w nocy. Szczególnie, no paczki odbierać sobie. Szczególnie jak był tam obok w sumie ten bar, kurwa. Mógł się ktoś napierdolić i tam sobie pójść w kimę. No, w tym paczku. Tam było w chuj kartonów, więc było na czym spać. No. A jeszcze właśnie tam z tyłu było miejsce. Myślę, że tam jakiś żul kurwa siedzi. Bo tam jebało tak żulami zawsze, może do tego. Może oni tam kimali faktycznie za paczkomat sobie. Może. Kurwa, strona mi się zrestartowała i od początku mam. Przewinąć. Dostawa z Amazona. Sąsiad wyrzuca stary dywan. Kurwa, load moral comments. Dzieci idące do domu ze szkoły. Świek świeciarki. Telefon z pytaniem, jaki jest twój ulubiony straszny film? No to normalnie 15 też by było dziwne. 15, no właśnie. Kocie odgłosy. Kurwa, że co tych kotach piszą. Jak ja bym bardzo nie chciał mieć kota tak naprawdę. On tak musi wkurwiać, jak chce śpisz i ci budzi, lepiej on debil. Nie wiem, właśnie nigdy nie miałem kota. Takie podwórkowe. Ktoś chodzi po łod... A widziałem dzisiaj mema. Właśnie a propos Hey Mercedes, że był ten, ta łódź podwodna, ten T-Titan. No. I że rekonstrukcja zdarzeń tam było. Hej Mercedes, tak słucham, kurde, hej Mercedes.